Kuba i Czarek, czyli dwaj środkowi po treningu piątkowym w Rzeszowie. Jak się panowie czujecie, bo długa podróż niespodziewanie nam się przytrafiła. Nie no, fantastyczne, po prostu z autokaru prawie na halę, tylko szybki snack i jazda. No to właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wasze zmęczenie i odpoczynek przed tym treningiem? No od 8 jesteśmy w podróży. 9 godzin. 9 godzin byliśmy, to tak średnio, no ale trening był troszkę krótszy niż chyba miał być, siłownia jeszcze była lekka. Tak obudzająca i teraz odpoczynek, kolacja, odpoczynek. Właśnie to będzie dla nas najważniejsze przed tym starciem w Rzeszowie, no bo czasu na przygotowania po tym środowym meczu z Częstochową mało. W tym momencie odpoczynek. Jeszcze mieliśmy fajną wycieczkę, raczej fajną sytuację w Rzeszowie, bo krążyliśmy przez pół godziny, więc teraz przede wszystkim kolacja, odpoczynek. Mamy, jutro będzie, dzisiaj będzie nawet wideo, jutro i zobaczymy. Jeżeli mielibyście taką jedną rzecz, która zagrała dobrze, jeżeli chodzi o ten sobotni mecz z Częstochową, to co by to było? Jedziesz! Czemu na mnie? No ciężki to był mecz, no ale co, no troszeczkę może w zagrywce potem pociągnęliśmy, mi się zdaje. No. Szczególnie w tym drugim secie. Pociągnęliśmy w zagrywce, dobrze? I go wygraliśmy, był ciężki ten set. To był chyba najlepszy mecz Dulskiego z tych wszystkich. No, wiadomo, że Plusliga jest taką ligą, gdzie nie ma słabych zespołów. Wiadomo, że każdy przeciwnik, który może przyjechać, może postawić najlepsze warunki i to pokazał Norbit. No to jak zatem powstrzymać TJ'a DeFalco, Kubę Kochanowskiego i spółkę? Oni zmęczeni są po tiebreaku. A my? My po podróży. My tylko po podróży. Wyrównane są szanse. Jak ty Kuba uważasz? No jesteśmy zmęczeni po podróży, ale damy radę, mam nadzieję. No. Trzeba ich nawet odwrócić od sieci, co nie? Tak. No. Brawo, kocie. Lecimy.